Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Andrzej Roman Niewiadomski. Koleżanka? Elżbieta Jaworska. Koleżanka jest studentką filologii rosyjskiej i wspiera mnie, że tak powiem, duchowo, żeby przed Państwem plamy, że tak powiem, żadne nie było. Brakuje nam co prawda jeszcze jednego kolegi, ale już nie będziemy na niego czekać. Słyszałem, że z pociągami są jakieś kłopoty z Warszawy. Może zacznijmy już od naszego... Tak, to co mamy w menu naszym. Proszę Państwa, zespół operetkowy Belcanto, który w ubiegłym roku uzyskał wyróżnienie specjalne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wystąpi dzisiaj przed Państwem z programem o miłości, można powiedzieć tak ogólnie. Tak się przyjęło właśnie, że walentynki za oceanu przyszły do nas. Przyjęło się to u nas bardzo ciepło, dlatego że miłość jest motorem życia na Ziemi. I w tym kładzie, proszę Państwa, w tej naszej pięknej świątyni, może koleżanka odczyta. W tej pięknej świątyni sztuki, kierowanej przez pana dyrektora Bogusława Łopuszyńskiego, serdecznie witamy pana dyrektora razem z kierownik Domu Kultury Kolorowa, panią Elżbietą Zdanowską-Cozac. I dalej proszę. Dla wszystkich Państwa przygotowaliśmy jako dar piękne, przedwojenne pieśni i romanse, tak krajowe, jak i zagraniczne, będące już pieśniami klasycznymi. Proszę Państwa, wystąpią też przed Państwem Państwa faworyci, mianowicie dzieci, których swymi oklaskami dopingujecie do coraz to lepszej nauki, gry na pianinie, na fortepianie, i którzy udział w naszym koncercie dla Państwa bardzo przeżywają. Zaprezentujemy również Państwu wiersze miłosne, żeby była ta kropka nad i. Proszę. Pierwszym utworem zaprezentowanym na fortepianie przez panią magister Olgę Romaszko-Niewiadomską, kierownika artystycznego zespołu operetkowego Belcanto i akompaniatora, będzie historia pewnej wielkiej miłości. Młodego prawnika z bogatej błostońskiej rodziny i skromnej bibliotekarki, która zapadła na śmiertelną chorobę. Tę współczesną historię Romea i Julii przeniósł na ekrany kin reżyser Arthur Hiller, scenariusz Erich Segal w firmie Love Story, który w 1970 roku w USA był nominowany do Oscara i który otrzymał Złoty Glob za najlepszy film dramatyczny. Natomiast Oscara otrzymał Francesco Lai za skomponowanie utworu do tego filmu o tej samej nazwie, Love Story, który wykona dla Państwa pani magister Olga Romaszko-Niewiadomska. Proszę Państwa, myślę, że słuchając skupienie tego utworu, odnajdziecie w nim również Państwo wspomnienia z własnych przeżyć z ukochaną osobą. Także zapraszam do takiego głębokiego słuchania tego utworu. Zapraszam panią Olgę. Proszę.
serdecznie dziękuję pani Oldze Romaszmajderowskiej za piękne, przepiękne wykonanie tego utworu Wysokich Lotów. Od utworu, który dostał Oscara. Słusznie się należą oklaski. Pani Olko, jeszcze raz poproszę o ukłon. Serdecznie państwu dziękuję. Wiecie, że na sali są melomani, że znają się na wspaniałej muzyce. Proszę państwa, a teraz przechodzimy do kolejnego utworu, w którym to jest utwór również amerykański, zawierający rady dla zakochanych. Mianowicie aria z operetki Południowy Pacyfik, muzyka Richard Rogers, słowa Oskar Hammerstein, słowa polski Minkiewicz. Zapraszam pana Jana Buteraja, bas barytona operetki warszawskiej i zespołu operetkowego Belcanto. Pan Jan Mitorej. Proszę. Południowy Pacyfik. Proszę państwa, pan Jan przeżył poważny wypadek, a mimo to stara się śpiewać, tak go scena trzyma. I chwała panu Bogu za to, że ta scena taką siłę. Pięknie, dziękuję. Szanowni państwo, teraz przedstawię państwu piękny wiersz Między nami nic nie było.
Autor Alamasnyk jest napisany 15 kwietnia 1870 roku. A jakże aktualny jest nadal. Proszę. Między nami nic nie było. Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych. Nic nas z sobą nie łączyło, prócz wiosennych marzeń zdradnych. Prócz tych woni, barw i blasków unoszących się w przestrzeni, prócz szumiących śpiewem lasków i tej świeżej łąk zieleni. Prócz tych kaskad i potoków zraszających każdy barów. Prócz girlandy tęcz, obłoków. Prócz natury słodkich czarów. Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów, z których serce zachwyt piło. Prócz pierwiosnków i powojów, między nami nic nie było. Proszę Państwa, teraz pan Krzysztof Bukowski wykona dla nas Oczarowanie. Muzyka Marzetti, słowa polskie Rapacki, syn. Pan Krzysztof Bukowski jest tenorem zespołu operackowego Bel Canto i chóru Warstw Cantabile, słynnego chóru. Zapraszam pana Bukowskiego. Wiem, że to jest miłość, na pewno to.
W podobnej tonacji pan Janusz Jastrzębski wykona dla państwa utwór Plaisir d'amour. Muzyka Jean-Paul Martini. I proszę państwa, w tym utworze będzie zaprezentowana atmosfera miłości francuskiej. Kolega wykona utwór po francusku, a ja tylko dodam, że tak ogólnie to jest takie tłumaczenie, można powiedzieć proste, blask miłości nazywa się ten utwór. Blask miłości tak krótko trwa i tylko cienie miłości są trwałe. Zapraszam pana Janusza Jastrzębskiego. Bas barytona, proszę.